Witamy, Hola. Witamy. Hola, witam. Hola. Hola. Que pasa? Co potrzeba, co wam w stylu? No tak wpadliśmy w odwiedziny, porozmawiać, pogadać. Oj, chyba nowe leci. Ale teraz jest cichutko. Tak? Dobra. No teraz jest, teraz, no, teraz jest okej. Okay. Teraz jest odpowiednie. Wow. Mamy sobie tu usiąść, tak? Czy... Możecie stać, możecie usiąść, jak wam wygodniej. Dobra, pierwsza sprawa to... Może napijemy się czegoś, co? Oczywiście. Przygotujesz nam coś? Si. Cycu! No przyniesie whiskarza jakiegoś. No si. Chłopaki, co byście chcieli? Dla panu wydaszkę pewnie. Ja whisky również. Whisky przynieś. No. Łycha niech będzie. Dokładnie. Łyżeczka najlepsza. Co tam, jak mija życie? No. Powodzi się. Mój bien. Jeszcze raz? Kłopasa. Ja... A, no. Ta, ta. Bien, a po amerykańsku jak? Dobrze. No to słuchaj. Cały was. No w porządku, biznesy się kręcą, dajmy radę. No właśnie, a propos biznesów, to chyba a propos tego chcecie się spotkać, tak? No dokładnie, dokładnie. Pierwsza sprawa. Chcieliśmy się zapytać o brońki, bo któryś z was mi proponował. Raz jak się na hucie z nim tam widziałem. No i chcielibyśmy to dopiąć jakoś tam jeszcze. Coś lepszego. Gora, możesz podejść? Halo? Sipadra? Tutaj pan coś o broniach wspomniał, że proponowaliśmy im bronię. No, no. Si, zgadza się. Tylko tym razem, ja ten, brałem od was raz już jedną dostawę, ale byłbym zainteresowany drugą, ale już nie pistoleciki, tylko coś lepszego. Mhm. W jakiej ilości? Generalnie wszystko zależy od tego, co możecie zaoferować, a tak. Automatyczne, rozumiem, tak? Dokładnie, dokładnie. No to taki mikro SMG. Coś jeszcze, czy tylko te dwie? Mamy jeszcze kilka w zanadrzu, ale nie na sprzedaż. No dobra, a to byśmy byli zainteresowani mikro. Mikro SMG, mhm. No dobrze. Jak to tam cenowo by wyglądało? Padre? Ja mam decydować? W jakiej ilości? Decyduj. No... Chłopaki, ile byśmy wzięli? To tak dla każdego, nie? Dla każdego, no, dla każdego. Ile się zastępca? No limit. Byśmy poczęły? No limit. Nie wiem, z 5 sztuk, 6. No my tam coś tam mamy. Dycha, ale wtedy bym musiał cenę poznać. Okej, okay. Margot, się tym zajmujesz, także wysyłem, bo bardziej tam będziesz wiedział. Si, to potrzebuję chwilę. Głównie wszystko zależy od kwoty, nie? Mhm. To chwileczka. Ale dobra, macie łyżeczkę. Ładna, dobra. Podoba mi się. Bueno, bardzo dobra. Rośniutka. Najlepsza, kompadre. No, to muszę wam przyznać akurat. To macie dobre. A my musimy sobie coś ściągnąć do siebie też. Bo na razie to brali modruska z tego, z wanilii. Nie wiem, piliście? Mhm. Dobra, ma też. Dobre, polecam. Ja nie, i chyba nie mam zamiaru próbować. Czemu? Nie to, że nie lubię, ale nie przepadam za wódką. A. No co innego pijemy. Każdy lubi co innego, nie? Gust jest jak dupa, każdy ma swoją, nie? Si. No a jeszcze chciałbym porozmawiać o tej jednej sytuacji taka, co tam się wydarzyło nas pod hutą. Kojarzycie? Jaka konkretnie, bo wiele ich mogło być. O ile to byliście wy, no ale tak mi się wydaje, że to byliście wy. No chodzi o tą transakcję, co miałem. Z tymi skórzanymi kurtkami. Z organizacją Delos, tak? No, całkiem możliwe, no. No i... Nie wiem, no... Znaczy, chodzi mi o to... transakcji żadnej mnie chyba nie było. Generalnie, to nie chodzi o to, że mam jakiś z tym problem. Tylko tak jak my nie wchodzimy z butami w wasze interesy, tak byśmy też chcieli, żebyśmy... Bo generalnie skończyło się na tym, że ja stałem 3 godziny z towarem jak debil i nie miałem co z tym zrobić, nie? I koniec końców towar przepadł. I jestem w plecy trochę, no i tak to wyszło niezaciekawnie. Ile w plecy? No tam nie dużo, no to były początki, no ale wtedy to tam miało znaczenie. Chodzi o sam fakt, że bardziej czas, nie, się liczył.
bo pieniądze to tam jest chuj, ale chodziło o czas. Po prostu żebyśmy, jakbym mógł prosić, żeby takie sytuacje wyjaśniać tak poza transakcją, to byłbym wdzięczny, nie? Bo tam generalnie co wy z nimi robicie, to mnie pierdoli, bo to tylko klienci dla mnie, nie? Cóż, no... Lo siento za tamto, ale... Ciężko było ich znaleźć na mieście. No ja wszystko rozumiem, no ale... Akurat, kurwa, tak się niefajnie zeszło, że... Potrzebowałem wtedy gotówki, nie? I zostałem, kurwa, z niczym tak naprawdę. Zawsze mogłeś pożyczyć od nas. No pożyczę, ja nie lubię się pożyczać. Ja nie lubię być dłużnikiem. Twoje to swoje. Swoje, dokładnie. Mieć swoje i lepiej mieć swoje grosze niż u kogoś miliony. No, a co do tych broni? Ile by to tam było? Na dzień dzisiejszy 5 sztuk. Mhm. 250 tysięcy. Za 5 sztuk, tak? Si. A jakiś rabat, coś można negocjować, czy niezbyt? No to już tutaj dopadrę. Dlaczego tak drogo? Prosta sprawa, dostępność, jeśli chodzi o, mhm. o rzeczy, z których jest stworzona ta broń, jest ciężko. Mhm. No dobra, dobra. To wszystko, chłopaki, myślicie? Chyba to wszystko, możesz wrócić. Myślę, że dobra cena. No, ja nie będę ukrywał, troszkę drogo jak dla mnie. Jakby coś dał radę zbić, to bym był w stanie wziąć dzisiaj te 5 sztuk. Zawsze można ponegocjować. Drogo po drogo, ale macie pewność, że ta broń nie brała udziału wcześniej w żadnej strzelinie, w której ucierpiał jakiś funkcjonariusz. No to też prawda, no ale z drugiej strony i tak ta broń jest niezbyt dobrze respektowana na mieście, nie? Także no, 200 tysięcy byłbym w stanie dać. 200 tysięcy za 5 sztuk byłbym w stanie dać. Ale 250 jednak zaboli. Co myślicie? To może 230. No właśnie. 230. I kiedy byśmy mogli to dopełnić? Nawet teraz. Nawet teraz. Co, chłopaki, myślicie? Myślę, że dobra cena. Tak szczerze mówiąc. Przyda nam się, nie? Przyda się, a i tak panowie tutaj dość sporo zjechali z ceny. No dobra, dobra, to możemy dobić targu. Tylko pytanie, czym my to przewieziemy? To już wy organizujecie transport, czy... Ja zorganizuję. Tak? No dobra, dobra, to wtedy ten... Jakiś numer macie do mnie, tam ta osoba, co ma przewieźć? Zabierzecie to od razu. Mamy. Padre, przygotować? Na przykład, o ty. O, no to by było super. To wtedy kogoś z was bym poprosił, że pojechał po vana, spotkałem się w jakimś małym tam przypołowym miejscu. I zgarniemy sobie to, nie? Mhm, już dowieziemy tam do siebie, gdzie trzeba. Tak, wiadomo. Dobra. No a jeszcze wracając do tamtej sprawy. Jakbyście coś takiego mieli, to dajcie mi po prostu znać, to nawet mogę wam kogoś wyjebać, jakbyście chcieli, jakbyście mieli jakieś zatargi, bo to tam szczerze, to dla mnie każdy jest klientem i mam to w dupie w sobie, nie? Bo czyli ja też de facto chcę... nas też byś mógł wyjebać, tak? Jak to nazwały. Jak biorę broń, raczej na to chyba nie, nie? Miejmy nadzieję. I skoro tu jestem, to raczej bym takich zamiarów nie miał. Postaramy się, amigo. No, wiesz, to nie chodzi o to, czy kto to był i tak dalej, tylko bardziej chodzi o to, że straciłem w chuj czasu tak naprawdę, nie? A nie wiedziałem, co się dzieje. No i jakby nie patrzeć, no potem psiarze mi zaczną, kurwa, węszyć na tej hucie, a tam trochę fakturek na lewo poszło, także... Zaraz się dopierdolą do czegoś. Summa summarum, prośba, żebyście nie wjeżdżali na hutę. Co? Mówię, że prośba, żeby nie wjeżdżali na hutę, tak, coś. No, żeby syfu tam nie robić, no bo to potem, kurwa, ja się muszę tłumaczyć, kurwa, że byłem na tej komendzie też, kurwa, raz się tłumaczyłem z jakiś pierdół, chuj wie, o co chodzi. Raz mi jakiś bank wkręcali, nie wiadomo też o co i na co, bo kurwa, moje auto tam było. Chuj, że zgłosiłem kradzież, a nie wiem, co oni tam mają w papierach. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Mhm, jeszcze mam takie pytanie, a propos tego niewjeżdżania, to... Jak twoim zdaniem, kompadre, mamy kręcić interes z wami a propos rudy? Jak mamy momentami zwozić te rudy na hutę? Ale tak, żebyście mogli sobie też zarobić. Takie wjeżdżanie po kogoś, źle zrozumiałeś. No, nie chodziło, że wy macie tam... Nie, absolutnie nie chodziło o wjeżdżanie w żaden sposób, że wy macie tam w ogóle nie wjeżdżać. Nie. Chodziło tylko, żeby po prostu tam nie robić akcji jakichś zbrojnych tam na tych ludziach. W miejscu firmy, no bo potem ja mam przypał, nie? O to chodzi. Wolę się czepiać słówek. Co mam? Wolę się czepiać słówek. Lepiej mieć wszystko czarno na białym. No to nie chodziło. No przecież nie będę wam, kurwa, stawiał szlabanu, no nie o to chodzi. Przecież interesów już zrobiliśmy kilka i myślę, że było wszystko spoko, nie?
Tym bardziej, że nieraz coś wam tam od siebie dorzuciłem. Jak się jebnę w papierach, no ale to już chuj na mój koszt, nie? To co, to w sumie chyba było, no, było na tyle, nie? Coś jeszcze chcemy? Chyba chłopaki, wszystko. Chłopaki, coś chcecie? Raczej nie. Nie, chyba nie. No to co, to transporcik, nie? Wtedy i pieniądze jakoś. Przygotujcie ustaloną kwotę. Dobra, i gdzie przekażemy sobie? Tutaj już, czy gdzieś tam, jeśli się spotkamy na Wimankę? Myślę, że gdzieś na miejscu się spotkamy, to... Dobra, a mamy czekać, na rozumiem, na jakiegoś tam gipsa, tak? Na GPS-a. Dobra, no to w sumie tyle, nie? Będziemy mykać powoli, bo jeszcze musimy może zrobić i... I wsio. Dobra, to dzięki bardzo za spotkanie. Adios. Dzięki. Dziękuję bardzo za whisky, bo dobra. I adios. Trzymajcie się, nie? Adios. Na razie. Adios, compadres. Adios. Szukasz, to wiesz, co cię spotka. No ja to nie muszę się martwić. Dobra, proszę bardzo.